Dobra, dość tego dobrego. Powiedz ludziom szczerze, ale tak szczerze. Czy mieliśmy robić temat Eurowizji? Nie. Mieliśmy robić zupełnie inny temat. Jak? O tym, że smartfony w życiu człowieka... No nie doczytałem go, bo stwierdziłem, że jest nieciekawy. W każdym razie smartfony w życiu człowieka nie są dobre. Wielka kontrowersja. Wielka kontrowersja z odnośnie koncertu, konkursu, który dla mnie jako Polaka w ciągu roku jest najważniejszy. I nie jest to konkurs na najpiękniejszy pomnik papieża Jana Pawła II, tylko Eurowizja. Ja widziałem takie zdjęcie w internecie, że Conchita Wurst, postępowy zachód, i później zdjęcie naszych dziewczyn i Ciemnoogród Polska. Co ty gadasz? No. Dlatego przegraliśmy? Dlatego, no. Nie dlatego przegraliśmy. Przegraliśmy przez wielki spisek jury Eurowizji. Ja mogę wyliczać. Tak, mamy tak, Żydów w tym jury, masonów, prawdopodobnie lewaków, komunistów, antypostępowców, prawdopodobnie mamy tam ruskich. A antyestablishmentowców? Establishmentowców, tak. Cała Polska oglądała, wszyscy zacnie komentowali, cała gala jakby, bo widziałem już wcześniejsze lata i często oglądałem Eurowizję w swoim życiu. To było zrobione naprawdę dobrze. Czyli dobrze opakowany shit. Co? Nie, czemu taki jest? No bo taka jest prawda. Ja, ty nie lubisz, ale dobrze opakowany shit. Bo Karol nie lubi Eurowizji. Dobrze opakowany, ale to i tak wszystko jest nic w porównaniu z teorią spiskową, którą ma Włodek. Właśnie, pierwsze w tym roku są nowe zasady na temat głosowania w Eurowizji. 50% składowej to są głosy od widzów, czyli te SMS-y, które wy wysyłacie. 5 osób w jury i oni dają drugie 50%. I powiem tak, szczerze, te 5 osób ma bardzo dużo władzy teraz w Eurowizji. Zajęliśmy w ogóle 14 miejsce, co nie jest źle, bo to jest trzeci wynik. To jest wielką porażką w porównaniu oczywiście z tym, jak się ludzie napalali znowu. To było prawie jak kolejne euro, wiesz. Wywieźmy flagi dla Donatana i Cleo. Jak piasek zrzucał futerko na Eurowizji. Mogliśmy wrócić do naszych najlepszych korzeni, do naszej prawdy, tradycji wokalnych. My, Słowianie, połączenie bitu i cycków, ubijania masła i rapu, wszystkiego tego, co potrzebujemy, oraz oczywiście słuchawek Kruger Mask. Nie musisz. It's your life, just take it. Nie musisz taki być. Nie rób tak, bo może będziemy kiedyś reklamować Kruger Mask. Nie będę nigdy, mogę zagwarantować. A może ja bym chciał. Mam lepsze słuchawki. Może ja bym chciał. Teraz zamykasz mi drogę palić moje mosty. Nie, ja mam lepsze słuchawki. Ty możesz reklamować. Wchodzisz na moje mosty i je podpalasz. To jeszcze raz Kruger Mask. It's your life, just take it. My mamy prawdziwe wyniki głosowania Eurowizji. Naprawdę? Tak. Skąd mamy prawdziwe wyniki? Z wykopu. To są wyniki z głosowania ludzi, czyli bez tej piątki w jury, o której mówiłem wcześniej. I teraz tak, pierwsze miejsce zajęliśmy w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Norwegii, pierwsze miejsce w Irlandii, ale poza tym jest jeszcze dużo drugich miejsc, trzecich miejsc. Tu jest misteria, bo jako że w głosowaniu widzów w Wielkiej Brytanii zajęliśmy pierwsze miejsce, to powinniśmy mieć jakieś punkty. Nie dostaliśmy ani jednego punktu, dlatego że wszyscy z jury zagłosowali najgorzej. Czyli moglibyśmy to określić mianem najgorzej! Najgorzej! Uwaga, bo ja podczas oglądania Eurowizji miałem teorię spiskową, już podzieliłem, skoro mówisz, właśnie, że dobra. Tak, mówisz, że dobra. Zajebista teoria spiskowa. Ja bym tego nie mówił tu. Ja bym to od razu na wykop dał. Bo oglądając Eurowizję zastanawiałem się w ogóle, kto to organizuje i kto za to płaci. Dokładnie. Co jeśli Eurowizja została stworzona przez Unię Europejską dawno, dawno temu, po to, żeby krzewić postawę europejską u nas w Europie, żeby ludzie widzieli, że w Europie są kraje, jest fajnie, możemy się razem bawić, żeby robić tą propagandę. I przecież Eurowizja swoją siedzibę ma w Brukseli. Zaraz obok Parlamentu Europejskiego. Dziwny przypadek? Nie wydaje mi się. Jak ukraińska, ukraiński team? Dobrze, oni byli na pewno wyżej niż Polska. Szóste miejsce, no. No to kurde! Ale wiesz, że Ukraina kiedyś wygrała w ogóle. Rusłana przecież wygrała. Nie czujesz tutaj pewnego paradoksu, że jesteś ukraińską wokalistką i nazywasz się Rusłana? Czy nie sądzisz, że jest podstawioną rosyjską agentką, a tak naprawdę jest... Tak jak naprawdę cała Eurowizja, jest... tak jak cała Eurowizja. Tylko pomiotem Putina? No, może tak być, nie wiem. Od Eurowizji dużo, dużo, dużo lepszy jest Orange Warsaw Festival. Tak. I pamiętajcie, że mamy 60 biletów na Orange Warsaw Festival do rozdania dwa w jednym. Kto rozdaje? Włodek rozdaje, Karol rozdaje. Nie żadna Conchita Wurst. Mamy całe naręcze biletów, więc oglądajcie dwa w jednym, odpowiadajcie i wygrywajcie. Dziękujemy bardzo za to, że wysłuchaliście nas do końca. Mamy nadzieję, że ten odcinek trafi na wykop. Masakracja Eurowizji przez lekkostronniczych. Lekko lewakowych. Trzymajcie się ciepło, miłego tygodnia, widzimy się już jutro i bądźcie lekko stronniczy. To jest takie trochę Opole, albo Sopot, nie? Festiwal piosenki w Opolu. Takie trochę... Beata Kozidrak przed państwem, drodzy państwo! Beata Kozidrak! Szklanka wody... Co ty masz tą szklanką wody? Ona ma dużo piosenek. Jakie jeszcze miała? Nie wiem, nie słucham Beaty. No dokładnie, no to ale wiem, że miała. Pierwsze byś pomyślał szklanką wody. Nie, bo ja wiem, że taka osoba jak Beata Kozidrak...